Dorota Łosiewicz, to jest rozmowa poranna studia w Polsce.pl. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Marek Jakubiak, Ruch Kukiz 15 jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzieje się od poniedziałku rano, więc nie wiem, czy to dobra wróżba na cały tydzień. Donald Tusk w sądzie okręgowym. Czego pan się spodziewa po tym przesłuchaniu? No i co się dzieje? Donald Tusk zeznaje, więc wszystkie media przed sądem. Obywatel pan Donald Tusk przyjechał z Unii Europejskiej, powiem, że mógł skorzystać z immunitetu, nie skorzystał, super. Sąd wezwał go jako świadka, jest obowiązek stawiennictwa. Donald Tusk się stawił, wszystkie media o tym mówią. A dzieci niepełnosprawne śpią na posadzce w Sejmie. I Donald, dzisiaj w TVN-ie to mówiłem, Donald Tusk im obiecywał, dobrze by było, żeby on z tego sądu pojechał do Sejmu, wytłumaczył tym paniom, jak to jest, że minęło parę lat i nic się nie zmieniło w tej sprawie i tak dalej. No to są ważne sprawy. A to, że Tusk jest tu czy tam, ja powiem, pani redaktor, ja specjalnie teraz o tym mówię, dlatego że uważam, że Prawo i Sprawiedliwość robi kardynalny błąd. Wzywając, znaczy to nie Prawo i Sprawiedliwość, to sąd wzywa. Nie, Tuska na nie, świadka, i tu ale... jest pani w błędzie. Tak. Rodzina, jeden z członków rodziny poszkodowanej w katastrofie z powództwa cywilnego wytoczył sprawę. I adwokat tej strony pozywa Tuska jako świadka. Mhm. Ja uważam, że takie działania powodują, że buduje mu się za nasze wszystkich pieniądze promocję nieprawdopodobną. On, co on mówi innego? On się tego uśmiecha. Dzisiaj w tej stacji, którą już wymieniłem, dzisiaj mówiłem, że perfidny Donald Tusk wie, jak grać emocjami ludzkimi i to jest jedyny po tej stronie profesjonalny polityk. Wyuznany, uśmiechnięty i w tej swoim, że tak powiem, w tej swojej perfidii profesjonalnej. Czyli pana zdaniem Donald Tusk może politycznie coś na tym ugrać? Wygrywa politycznie, a wy w to wchodzicie, w te buty. Stanisław Janecki na portalu w Polityce.pl pisze, zeznania w prokuraturze Tusk wykorzystuje do kreowania się na zbawce i pierwszego prześladowania. No i proszę bardzo, nie konsultowałem tej wypowiedzi. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość musi traktować dokładnie tak, jak przed chwilą powiedziałem pierwsze swoje zdanie. Pan Donald Tusk przyjechał zeznawać w sprawie spowództwa tam osoby. Pan Donald Tusk mówi, że politycznej odpowiedzialności za lot Lecha Kaczyńskiego nie ponosi. Niech to zezna. Przecież ja nie jestem od rozstrzygania. To sąd, on nie jest oskarżony, on jest świadkiem. On będzie po prostu zwyczajnie mówił, co wie. Kazali mu złożyć przysięgę do tego wszystkiego. No budują mu ten obrazek o zwykłego obywatela, który jest postępowanie pośród nas. Prowadzi sprawę. No, mieliby Matko. Donaldowi Tuskowi odpuścić zeznania w tej sprawie? Pani redaktor, zasadniczo dobre pytanie. Natomiast za politykę też się płaci. Jeżeli po jednej stronie, przecież Donald Tusk nic nowego nie wniesie do tej sprawy. Nic nowego nie wniesie. Dlatego, że wszystko był jest jasne. Był przełożonym Tomasza Arabskiego. No dobrze, no to prokuratura dołączyła się do tego, do tej sprawy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko mają w dokumentach. Natomiast dzisiaj robienie z niego poszkodowanego, a pamiętajmy, że naród polski no staje zawsze w obronie słabszego. Jeżeli Donald Tusk będzie się kreował na słabszego, poszkodowanego przez silny rząd Prawa i Sprawiedliwości, to on będzie nabierał powietrza w płuca, a wy będziecie to powietrze wydmuchiwać. I nie ma... Znaczy oni, w sensie znaczy Prawo i Sprawiedliwość. No, przecież ja jestem po środku tego wszystkiego, ja to widzę, ja dobrze radzę. Przestańcie dmuchać w żagiel Tuska. Trzeba Tuska rolę deprecjonować, a nie pompować go ciągle. On z niewykorzystania mandatu, swojego immunitetu, przepraszam, robi z siebie bohatera, a ja mówię, super gość, bo nie skorzystał z immunitetu, więc powiem spokojnie z tą sprawą. Mówiąc o PR-ze, Tusk przed złożeniem zeznań w sprawie Arabskiego nie o nastrój chodzi, tylko o ważne sprawy. To rozumiem, też jest element gry PR-owej, ta wypowiedź. No widzi pani. Panie pośle, wróćmy w takim razie do Sejmu, do tego, co dzieje się w Sejmie. Kolejną dobę protestują rodzice osób niepełnosprawnych. Pana zdaniem powinno zostać zwołane specjalne posiedzenie Sejmu, dodatkowe posiedzenie Sejmu. Widzi pani, to jest ten punkt zwrotny. Ja wiem, że najlepiej nie zauważyć tego problemu przez szczególnie rządzących, dlatego że rządzący przegapili dokładnie 2 lata.
I jeżeli je objeżdżają teraz kraj i mówią, jak będzie pięknie w Polsce, to ja pytam się, a czym Polska jest dzisiaj? Skoro jako państwo polskie nie roztaczamy solidarnej opieki nad najsłabszymi, najsłabszymi, nie słabymi, najsłabszymi. Mhm. Otóż te niepełno sprawne dzieci z tymi matkami w 2016 roku, w październiku, z Pawłem Kukizem i Agnieszką Ścigaj zrobili konferencję. Te same kobiety, te same matki przyszły na tą konferencję i mówiły dokładnie to samo. Pytam się, co od tamtej pory się stało, że muszą teraz spać na posadzce korytarzy sejmowej. No właśnie, może nic się nie stało, dlatego nie może, muszą pani spać. Redaktor, nie może. Nic się nie stało. Ale pan premier Morawiecki, prezydent Duda odwiedzili i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska nawet dwukrotnie, bo wczoraj wieczorem była w Sejmie. Szukają porozumienia. Czy te zapowiedzi dotychczasowe mogą usatysfakcjonować protestujących? Panie redaktor, powiem tak. Pani minister Rafalska bardzo poważnie podpadła. Po pierwsze dlatego, że ustawy związane z naprawieniem tej rzeczy leżą w parlamencie od 2016 roku, dokładnie od października. Ta konferencja prasowa to było nic innego jak zapowiedzenie i złożenie ustaw sejmowych przez Kukiz 15. One zostały zamrożone. Potem się pojawiła ustawa jeszcze Nowoczesnej w tej sprawie i cisza. To pani Rafalska o tym nie wie? Człowiek, który odpowiada za to w rządzie, mówi, nie będziemy teraz ustaw pisać na kolanie? Przecież te ustawy leżą. Chodzi o to, że żeście się po prostu zwyczajnie wszyscy razem w sposób urągający tym ludziom zachowali, w sposób nich asertywny. Po prostu zwyczajnie nie zgodziliście się z naszymi pomysłami i zaczęliście realizować własne. Dla was wszystko było ważniejsze, tylko nie osoby niepełnosprawne. Premier Morawiecki zresztą teraz też w tej sprawie mówi w centrum Kopernika, ale zapowiada między innymi, chcemy rentę socjalną podnieść do poziomu renty minimalnej. Jest też pomysł, żeby specjalny fundusz stworzyć, gdzie najbogatsi będą się dokładać do opieki nad niepełnosprawnymi. No tak, bo przecież to oni są winni temu wszystkiemu. No. A możemy przecież to oni przez dwa lata przegapili sprawę. Przecież to najbogaci przegapili dwa lata, a i Tuskowe jeszcze półtora roku. Przecież to najbogaci są temu winni. Mamy wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z piątku w tej sprawie. Posłuchajmy, co pan premier zapowiadał w piątek. Tak naprawdę to będzie to polegało w ogromnym stopniu na to, że chcemy na tych najlepiej zarabiających, najlepiej usytuowanych, najbardziej zamożnych nałożyć dodatkową daninę, żeby pojawiły się nowe środki w systemie dla osób niepełnosprawnych. No właśnie, nowa danina, o tym mówi pan premier Morawiecki. Rozumiem, że pana zdaniem zły pomysł. Nie, ręce opadają po prostu. Ręce opadają. Co w takim razie rząd powinien zrobić? Ja wiem, w tej że pan sytuacji? Premier nie ma doświadczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwami, bo bank to nie przedsiębiorstwo, tam pieniądze się z konta na konto przelewa i jest problem tylko, jak je wydać i jak je otrzymać, a nie zarobić. Natomiast proszę państwa, jakby to tak w prosty sposób. Bo to nie jest skomplikowana sprawa. Mamy państwo polskie. To państwo polskie utrzymuje się z tego, co my, obywatele, do tego państwa w formie podatków wpłacamy. Rządzący są od tego, żeby redystrybuować te środki w taki sposób, żeby można było zaspokoić potrzeby państwa, więc medycyna, więc wojsko, policja, szkolnictwo i tak dalej. To wszystko nas dotyczy. Ale przede wszystkim, co pan premier mówi w co drugim zdaniu, solidaryzm społeczny. Przegapił pan, panie Morawiecki, dwa lata swojej działalności. Przegapił pan ludzi, którzy najbardziej potrzebują pomocy. My żeśmy o tym mówili, wy żeście to mieli w nosie. Co w takim razie, panie pośle, teraz zrobić, pani redaktor, trzeba sytuację. Cofnąć się o dwa kroki i nie wymyślać nowych podatków, bo na tym tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość straci, bo jednego dnia mówią, że mają tyle pieniędzy. Po prostu no, mają tyle pieniędzy, że nie wiedzą, co z nimi zrobić. Wszystkim podwyżki dadzą. Z drugiej strony dla niepełnosprawnych miliard złotych szukają w kieszeniach najbogatszych. Najbogatszych, umówmy dobrze, czyli się. Co zrobić, pani pośle? Pani wie, co to są ochotnicze chówce pracy? Tak. A wie pani, że one istnieją dalej? Tak. Ćwierć miliarda złotych. Po co? Powiatowe urzędy pracy, 4 miliardy. Mamy bezrobocie?
Nie mamy bezrobocia. Nie część, mamy. Bardzo niskie. Część obowiązków niech MOPS-y na siebie wezmą. Mamy Fundację Narodową, która praktycznie nie działa. Ćwierć miliarda złotych. Na to były pieniądze. Na niepełnosprawnych nie. Gabinety czyli polityczne, zamiast szukania w kieszeni złotych. Najbogatszych przesunięcie... To trzeba we własnych kieszeniach poszukać, pani redaktor. Najpierw zaczynamy od siebie. Dlatego obniżki pensji wobec senatorów i posłów uważam, że są dobrym ruchem, ale tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem. Że oszczędności zaczynamy od siebie. Mówię to w kontekście mojej poprzedniej wypowiedzi. Panie premierze Morawiecki, szanowny panie premierze, niech pan zacznie od siebie. I panie od swoich pośle, gabinetów. Czy powinno dodatkowe posiedzenie być zwołane w tej sprawie? W tym tygodniu powinno być posiedzenie. Mam nadzieję, że będzie, ponieważ sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość może to lekceważyć, ale proszę państwa, to jest nasz obywatelski obowiązek dbać o najsłabszych. Niepełnosprawni nie mogą tak walczyć o swoje prawa, jak my, ludzie pełnosprawni. I powiem tak. Do kitu takie państwo, jeżeli nie dba o swoje najsłabsze ogniwa. My jesteśmy od tego, żeby ci ludzie godnie żyli. Panie pośle, jeszcze zostając przez chwilkę przy temacie rodziców. Bardzo aktywnie w tę sprawę włączyła się posłanka Nowoczesnej, Joanna Scheuring-Wielgus, przynosząc nawet ustawę, którą Nowoczesna miała przygotować w tej sprawie. Czy pana to nie dziwi, że teraz pani poseł Scheuring-Wielgus tak wspiera te osoby, a wcześniej intensywnie wspierała Czarny Marsz? Czy tutaj nie ma jakiejś... No jest tu dysonans jakiś, jest. Natomiast ja chcę państwu powiedzieć tak, że to dotyczy całej Nowoczesnej. Otóż to jest tak, że ten nasz strażnik niepełnosprawnych, ten nasz anioł w Kukiz 15, pani Agnieszka Ścigaj, którą proponowałbym w tej kwestii tutaj zaprosić i ona najlepiej państwu powie, przygotowała dodatkową ustawę, którą podpisali posłowie Kukiz 15, ale zabrakło nam parę podpisów, w związku z tym zwróciła się do Nowoczesnej. Niech państwo sobie wyobrażą, że Nowoczesna odmówiła podpisywania tej ustawy, tylko i wyłącznie pani Wielgus podpisała. Więc ja, jeżeli chodzi o czystość intencji, chcę wierzyć, że one istnieją. Może Nowoczesna miała swoją po prostu. Natomiast nie, to nie jest tak. To nie ma tu politycznego, jakichś konotacji politycznych. Po prostu odmówili, dlatego że to Kukiz 15. A my uważamy, że to jest ustawa, która powinna konferencję prasową razem z Nowoczesną robiliśmy. Tą ostatnią. Więc u nas nie ma czegoś takiego, jak tutaj polityczne podziały. Dla nas jest sprawa jasna. Dzieci niepełnosprawne walczą. Matko, 300 zł. Ludzie, no o czym my mówimy w ogóle? No. Sprawa powinna być załatwiona w tym tygodniu. Ja uważam, że takie dziecko niepełnosprawne, które się rodzi z pełną niesprawnością, dziecko, które prawdopodobnie nigdy nie będzie pełnosprawne, powinno mieć pensję od państwa polskiego, od urodzenia do śmierci w wysokości średniej krajowej. Być może to jest kolejny krok w programie Za życiem, bo taki program rząd Prawa i Sprawiedliwości... Gdzie oni są? Pytam się, gdzie oni wszyscy są? Teraz jeżdżą po Polsce, ale miejmy nadzieję, że ten tydzień... No oni jeżdżą, dzieci śpią na posadce, no wszystko, tamci się chwalą, że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej, a dzieci za 300 zł mają przeżyć. Życzę powodzenia. Panie pośle, Platforma Obywatelska i Stanisław Gawłowski. Pan rozumie, dlaczego Platforma tak broni swojego sekretarza generalnego? Mam tam własną teorię na ten temat. Uwielbiam pana teorię, proszę się podzielić. Zrobić z niego świadka koronnego i tyle. Ostro pan gra, ale... Wszystko wyjdzie ładnie. Natomiast ja myślę, że to nie jest areszt wydobywczy. Natomiast areszt ma to do siebie, że ludzie dużo myślą. I jeżeli Platforma nie będzie go zbytnio broniła, czy w sposób lojalny wobec niego się zachowywała, to mogą jeszcze różne rzeczy wyjść po drodze, o których dzisiaj nie mamy bladego pojęcia. Na razie Stanisław Gawłowski stanowiska nie stracił. Zostało powołane stanowisko jego zastępcy, które objęła osoba odpowiedzialna za kampanię Bronisława Komorowskiego, która to kampania została przegrana. To dobry typ? No to... Prawo i Sprawiedliwość powinno się cieszyć z takiego wyboru. No, natomiast powiem tak, no, mi jest ciężko komentować, bo ja mam ambiwalentny stosunek do tego. Ja mam stosunek do Platformy taki, czym mniej na ich temat mówię, tym lepiej. No, bardzo mnie bawią różnego rodzaju ich, że tak powiem, wtopy, że na przykład większość członków Platformy jest za, ale cieszy nas to, że
inni normalni ludzie, czy coś w tym stylu, też są za. To znaczy takie dzielenie w podtekstach społeczeństwa, są wychwytywane. Ja z nimi rozmawiam, jak chodzę do tych stacji, gdzie hejt potem mnie straszny spotyka. Natomiast jeden nawrócony z tamtej strony, na dobrą stronę mocy, no to wielkie szczęście jest dla mnie, dlatego ponoszę tego koszty, hejtujcie se dalej tam platformiarze mnie. Panie pośle, to w takim razie coś o ruchu Kukiz 15 wywołana przez pana Agnieszka Ściga i Kukiz 15 namawia Stanisława Tyszkę do kandydowania na prezydenta Warszawy. Sam się dobrze sprzedaje. Czy Stanisław Tyszka byłby dobrym trzecim kandydatem obok ministra jakiego? Bardzo dobry, Rafała Trzaskowskiego. Biorąc historię dzisiaj, czy ścieżkę dojścia do naszego kandydata, to są miesiące dyskusji i mam wrażenie, że Stanisław Tyszka, nadchodzi ten moment, ta wiekopomna chwila, w której Stanisław Tyszka powie: jestem kandydatem Kukiz 15 na prezydenta Warszawy. I tutaj powiem tak, że jeżeli chodzi o mecze bokserskie, nikt, możemy tylko domniemywać, kto wygra. Natomiast tak naprawdę polityka swoimi ścieżkami chodzi. Ja życzę powodzenia, będziemy popierać Stanisława Tyszkę i tyle. No ja nie widzę innego wyjścia. Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski to będzie prawdopodobnie ten główny pojedynek. Coraz więcej przecieków z Prawa i Sprawiedliwości, że to właśnie Patryk Jaki bezkonkurencyjny w wewnętrznych sondażach. Pana zdaniem ma szansę z Rafałem Trzaskowskim i Stanisławem Tyszką? Oczywiście. Staszek, merytoryczny, zawodowy, świetnie wykształcony człowiek, z Warszawą spokojnie, profesjonalnie by sobie dawał radę. Natomiast tutaj mamy do czynienia z wojownikiem i wojownikiem minionej epoki. Myślę, że Warszawa zasłużyła na prezydenta, który merytorycznie i profesjonalnie podejdzie do Warszawy jako do przedsiębiorstwa i zacznie Warszawą zarządzać nie w postaci happeningowej, tylko warszawiacy powinni mieć tańsze życie i to powinien być cel sine qua non przyszłego prezydenta Warszawy. Małgorzata Wasserman na prezydenta Krakowa. Dobry typ? Duży potencjał. Bardzo sympatyzuję z panią poseł Wasserman. Uwielbiam oglądać jej komisję. Także w Krakowie, proszę państwa, to Warszawa jest tylko czubkiem góry lodowej. W Krakowie mówi się o 600 takich kamienicach. Także jako prezydent Krakowa pani Wasserman miałaby sporo również i z tym pracy. 5 minut temu pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Rząd pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi. To najnowsza zapowiedź premiera Morawieckiego. Protestujący opiekunowie osób niepełnosprawnych osiągnęli już wszystko to, co zapowiadali. Ocenił w poniedziałek pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Zapewnił, że rząd pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi i chce, by jak najszybciej weszły one w życie. Co on opowiada w ogóle? Czyli pana słowa o tym, żeby jak najszybciej rozwiązać sprawę, mają szansę się ziścić. No ale ja mówię, panie redaktor, o tym, że 2 lata czekali na dobrą koniunkturę i załatwienie przez rząd sprawy i musieli położyć się na posadzce, żeby się rząd obudził. Pytam się, czym się rząd zajmuje, jak nie najsłabszym ogniwem, jak najsłabszymi ludźmi, niesamodzielnymi. Zajmował się też matkami, więc, emeryturą dla matek, zajmował się 500+. Oczywiście też, ale co jest najważniejsze, jak nie ci, którzy potrzebują gwałtownej pomocy i sami nie mogą sobie pomóc. Co jest w państwie polskim najważniejsze, pytam. Więc ja chcę powiedzieć, że oczywiście, ja tylko przypomnę, że jeszcze projekt taki siedzi, jak ograniczenie instytucji ubezwłasnowolnienia wprowadzonego opiekuna medycznego. To pewnie o tym pan premier mówił. Chodzi o to, żeby rodzic był po osiągnięciu tego dorosłości tym pełnomocnikiem tegoż niepełnosprawnego. Po to, żeby nie trzeba było znowu kuratorów jakichś wprowadzać. I tak dalej. Premier Morawiecki podpisał właśnie pakiet na rzecz projektu Dostępność Plus. Na lata 2018-2025. Powiem, że coraz mniej mi się podoba zarządzanie pana Morawieckiego, bo ciągle coś podpisuje, a z tego nic nie wynika. No. To jest ta konstytucja dla biznesu. No wielki szum o nic. No. Obniżka, plus też miało obniżka, nic nie wynikać, a wyniknęło, panie pośle. Niech pani mi powie, średnio, Polacy, panie średnio. Pośle,
Pani redaktor, ile płacą CIT-u z 19%? Ile wpływa do... Czas nam się skończy. 7%, Marek, a obniża Jakubiak, do 9%. Co z tego będzie? Kukiz 15. Był moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Uprzejmie. Do zobaczenia. Do widzenia.